I sezon 99-2000 po Mistrzostwach Świata w Ramsau. Znów sporo sukcesów austriackich, ale i japońskich także. Oto rozpoczynamy pierwszą relację z turnieju w Oberstdorfie. Ten turniej możemy chyba nazwać austriacką ruletką. Na razie Andreas Witthels na naszych ekranach, czwarty po pierwszej serii. W tym momencie prowadził Hanawalt. Dobry skok Witthelsa. Wyprzedza Hanawalda w tym momencie, choć nieznacznie. Prowadzi więc Witthels przed Hanawaldem, ale zostali trzej najlepsi. Goldberger, Schmidt i Harada po pierwszej serii. Przepiękny skok Witthelsa w sypiącym wówczas gęsto śniegu. To był sezon dla Witthelsa znakomity. Andreas Goldberger już wówczas z Red Bullem na hełmie. Jeszcze lepiej niż Witthels. Bardzo dobry styl jak zwykle Goldiego. I wyraźnie wyprzedza swego rodaka. Ale zostali jeszcze dwaj. Goldi lubi także skakać w Oberstdorfie. Ale teraz na rozbiegu Martin Schmidt, drugi po pierwszej serii. To był dla niego sezon też wspaniały, zażarta walka z Witthelsem. Piękny lot w tym skoku i bardzo duża odległość. Mama Martina Schmidta, bardzo duża odległość i Martin Schmidt obejmuje w tym momencie wyraźnie prowadzenie z notą o prawie 10 punktów wyższą niż Andreas Goldberger. No ale pozostał prowadzący po pierwszej serii Masahiko Harada. To już siódmy przypadek w ostatnich 10 konkursach, kiedy Japończycy prowadzili po pierwszej serii na skoczni w Oberstdorfie. Oczywiście różni Japończycy, ale Haradzie też to już się zdarzyło raz wcześniej. Dwa razy prowadziło Kabe. Raz Harada, raz Funaki, raz Kasai, a raz Saito. No i właśnie lider po pierwszej serii, Masahiko Harada. I proszę Państwa, siódmy raz kiepski drugi skok prowadzącego Japończyka i wygrywa Martin Schmidt. A więc rozgorzał austriacko-niemiecki pojedynek, bowiem Schmidt, Goldberger, Witthels, Hanawalt. A więc Niemiec, dwaj Austriacy i Niemiec. Harada spada na piąte miejsce. Wygrywali co prawda konkursy czasem, ale nie ten, który prowadził po pierwszej serii. Tak więc to jakieś niesamowite fatum nad Japończykami w Oberstdorfie ciąży. Drugie miejsce.
miejsce Goldbergera i było na pewno w jakimś stopniu zaskoczenie. No, ale jesteśmy w Garmisch-Partenkirchen i rozpoczynamy skoki drugiej serii. Oczywiście te najciekawsze. Oto Andreas Witthels, trzeci po pierwszej serii. Tu stoi Miyahira. Poruszył już Witthels. No Witthels z szansami na końcowy sukces, rzecz jasna. Dobry skok Witthelsa. Aleksander Pointner na naszych ekranach. Jeszcze wciąż jest drugim trenerem reprezentacji Austrii. Ale skok Witthelsa bardzo dobry. No, świetna odległość. No ta 21. I wspaniały skok. Teraz Hideharu Miyahira, drugi po pierwszej serii. Bramzał, wicemistrz świata. Srebrny i brązowy zdobył Bramzał. No, nie jest to taki dobry skok jak Witthelsa. W efekcie Miyahira w tym momencie jest na szóstej pozycji, a ostatecznie skończy konkurs na siódmej. No właśnie, 112 tylko metrów Hideharu Miyahiry. No i został nam Masahiko Harada. Pierwszy znowu, podobnie pierwszy w Oberstdorfie, czy wytrzyma napięcie. Schmidt, dziewiąty po pierwszej serii dopiero był. I nie był w stanie zatrzymać Witthelsa w drodze. No ale tym razem Harada, no może nie do końca wytrzymał napięcie, ale jednak skoczył zupełnie dobrze. Spadł na drugie miejsce, a więc Witthels przed Masahiko Haradą. No i Witthels objął prowadzenie w tym momencie w klasyfikacji łącznej turnieju z niewielką jednak przewagą 8 punktów, niespełna 8 punktów nad Schmidtem, 10 nad Goldbergerem. No Harada niemal ten sam wynik co Hanna, a więc wszystko może się rozstrzygnąć już w Innsbrucku ewentualnie, jeśli się rozstrzygnie. Schmidt nie bardzo sobie tam radził, a to skok Witthelsa. No i konkurs w Innsbrucku. Do walki wtrącił się Janne Ahonen. Piąty po pierwszej serii. Teraz piękny skok Fina. Już jego trenerem jest Mika Kojonkowski, który pożegnał się z Austriakami. Lipburger i Pointner objęli opiekę. Ahonen prowadzi. Hideharu Miyahira ponownie w ścisłej czołówce. No, niestety Gapa spadł na siódme miejsce w końcowej klasyfikacji po drugiej serii. Tutaj w trzeci po pierwszej serii
I teraz dobry skok Miyahiry. Ale chyba przegra z Ahonenem. No właśnie, tak jest. A więc przegrywa z Ahonenem. No więc zostało nam dwóch najlepszych, Martin Schmidt i Andreas Wittkels. Wittkels walczy nie tylko o to, aby wygrać konkurs 4 skoczni, to Wasia Bajc, nowy trener Japończyków. Po mistrzostwach świata on objął prowadzenie ekipy japońskiej. Dwóch najlepszych zawodników walczących nie tylko o końcowy sukces w turnieju 4 skoczni, ale również o prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata. Tu koszulkę posiada Schmidt. Daleko, dalej niż Ahonen. Może 110, może 112. A może bliżej niż Ahonen w drugiej próbie. Patrzy, jest zdenerwowany. 110 równo. No minimalnie o 0,3 punktu lepiej niż Ahonen. No więc widzą Państwo, jak była zażarta walka w tamtym turnieju. Schmidt był drugi po pierwszej serii. I to pierwszy przypadek, kiedy w Innsbrucku tak dobrze Martin Schmidt sobie radził. Choć trener, jak widać, niezbyt zachwycony. No ale teraz jest Andreas Wittkels. Lider po pierwszej serii. I świetny skok Wittkelsa, żadnych wątpliwości, zwycięstwo, no i oczywiście umocnienie się na czele klasyfikacji łącznej w turnieju 4 skoczni, wyraźnie wyprzedza już w tym momencie Schmidta. Tu jeszcze ekipa austriacka w komplecie. Wiemy, że rok później będzie źle. No, po turnieju 4 skoczni zginie Alois Lipurgo. I klasyfikacja łączna. Na trzecie miejsce awansuje Janne Ahonen, którego nie było nawet w piątce po poprzednim turnieju. A tu Wittkels, Schmidt i Ahonen. A więc wielka trójka na podium. No i losy rozstrzygnęły się oczywiście w Bischofshofen. Wittkels wytrzymał presję. Oto Andreas Wittkels. Schmidt był trzeci po pierwszym skoku, trzeci po drugim. Presję Schmidta i Ahonena. Prowadził po pierwszym skoku. No i teraz Wittkels. Znakomity skok Austriaka. I proszę Państwa, żadnych wątpliwości, kto Puchar Świata, kto turniej 4 skoczni zabierze, a także po tym konkursie zostanie liderem Pucharu Świata. Tutaj już inni: Horngacher, Goldberger, Leutzl, a więc inni Austriacy już fetują sukces Andreasa Wittkelsa, pochodzącego z Fieberbrunn, niedaleko z Alpelden i Kitzbühel. Wyraźne zwycięstwo przed Janne Ahonenem. Schmidt dopiero trzeci, Hanawal czwarty, a Goldi spadł na piąte miejsce. To były nasza obecność, no, była trudno zauważalna. Od czasu do czasu coś tam gdzieś
polskiego okazało się na ekranie, ale na ogół Polacy lądowali na dalekich pozycjach, no i trzeba nam było czekać do sezonu 2000-2001.